rozbiłem tą szybę. Kto to mnie gryzie? No i nie wiem, czy mam się martwić tym. Kasia, zaczynamy misję. Tworzy się tutaj na działce pewna rzecz, tajemnicza budowla, nad którą się już tyle tygodni męczę. Ktoś tu się czuje jak u siebie. Niestety, mamy tutaj problem. Tu jest! No tyle na dzisiaj. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczynamy bardzo duży projekt. Dzisiaj będziemy ściągać dachówkę z waszego domu, bo za paręnaście dni, może parę tygodni przyjedzie ekipa i będą nam robić nowy dach. Więc dzisiaj musimy po prostu wyczyścić zapadnięty dach, zabrać dachówkę i tyle. Brzmi jakby to było proste. Mam nadzieję, że jeden dzień wystarczy. Zanim jednak zdejmiemy dachówkę, musimy zrobić zjeżdżalnię, po której będziemy ześlizgiwać dachówki i starać się odzyskać te, które nie są rozbite. Poukładamy je na palecie, a potem w przyszłości je wymyjemy myjką ciśnieniową i może będziemy je wykorzystywać gdzieś tutaj w przyszłości na jakąś drewutnię, na jakieś tam coś. O, właśnie królik, zając teraz przeleciał. O, żyją nasze zające. Albo króliki, nie wiem co to jest. Coś tam jeszcze jest w tych krzakach. Z uwagi na to, że dom jest tam wysoko, nie chcę się tego nosić, wszystko wrzucę do Berlingo i po prostu pojadę tam na górę i będzie mi łatwiej. Dobra, robimy. Ale jestem szczęśliwy, bo uśmiechnął się do mnie pan, który się nigdy nie uśmiecha. Jest tutaj taki pan, którego syn jest właścicielem ogromnej ilości pól. Najwięksi gospodarze tutaj. Oni mają to gospodarstwo naprzeciwko naszego wjazdu i ten pan starszy przejeżdża takim starym samochodem koło naszej bramy tak 30-40 razy. Wcześniej, zanim była brama, to za każdym razem kukał, za każdym razem patrzył się, co się u nas dzieje. Często się spotykałem wzrokiem z nim, no bo tam po prostu jest kontener, nie tam często jestem. I ja mu zawsze machałem, kiwałem, po jakimś czasie już zaprzestałem, bo ten pan po prostu przejeżdżał. On po prostu popatrzył i bez żadnej emocji przejeżdżał dalej. No i teraz go spotkałem tu na ulicy, no i kiwnąłem do niego, uśmiechnąłem się i on się tak serdecznie uśmiechnął. Więc już pierwsze koty za płoty. Jeżeli ten pan nas polubi, to już chyba wszyscy nas polubią. Mam ochotę iść czas nazbierać fik i mu zanieść, ale nie mam czasu teraz, więc może wieczorem w podziękowaniu za ten uśmiech. Ktoś tu się czuje jak u siebie. To jest twój domek? Idziesz tu mieszkać? Chyba tak. No hej. Podoba ci się? W twoim domku? Sama tu przyszła. Nie przyprowadzamy jej tu na górę, żeby się nie nauczyła. Znowu, parę razy to zabraliśmy. Ale ogólnie nie. Niespecjalnie. Chcemy, żeby ona tu sama przychodziła, no bo tu jest ulica i już nie poszła do innych piesków, kotków. Ale koty już nie trzeba tłumaczyć. Ona już zapamiętała drogę. I usłyszała, że tutaj coś stuka i przyszła na górę sama. Dobra, teraz robota. Mam przygotowane deski, teraz będę wszystko skręcał, więc zrobię sobie takie przyspieszone tempo, żebyście zobaczyli, jak ja szybko pracuję. Mam wstępnie skręcone te płyty, ale wciągnę sobie to do środka, do domu, bo tu mam taki płaski korytarz i chciałbym to zrobić na miarę równa, więc wykorzystam korytarz do tego. Chciałem powiedzieć, że to są pierwsze place budowlane w tym domu, ale nie są. Ja już tutaj pracowałem wcześniej. Może już ktoś z was zauważył, że nie ma w tym domu podłóg. Zaraz po tym, jak nas odwiedził Karol, inżynier z okolic naszego domu i zasugerował, żebyśmy usunęli te drewniane posadzki, to ja po prostu przyszedłem tutaj i to zrobiłem. Więc może teraz wam puszczę, jak usuwałem te posadzki, a potem wrócimy do mnie tutaj, jak będę już miał gotową tą ślizgawkę.
to teraz oglądajcie, jak usuwałem posadzkę. Tak wygląda podłoga bez parkietu. Jest bardzo dużo gwoździ, dlatego zmieniłem buty na takie ochronne, robocze, bo te gwoździe się wbijają do podeszwy. To była moja misja. Zajęło mi to godzinę, żeby się pozbyć wszystkich tych deseczek. Plus usunąłem całą okiennicę, bo była zgnita, spróchniała i też siedziała w niej wilgoć. Tyle odpadów z jednego pokoju. Idę do drugiego. Która się ładnie zlewa z tłem, ale jest to żabka żywa. Nie bój się żabką, to tylko ja. Uciekniesz się za chwilę. Koniec. Wszystkie pokoje wysprzątane. Pokój numer 1. Pokój numer 2. Korytarz. Pokój numer 3. Elegancko. I kuchnia. Tu nie było parkietu, ale były drewniane drzwi. Truchło po drewnianych drzwiach. No i tyle. Na dzisiaj w domu. Tak wygląda stos. Parkiet z trzech pokoi. I przygnita okiennica. Kornik je w ogóle zjadł. Łe. Zastanawiam się, czy to nie jest dobry podkład pod grządki. Bo to jest takie strasznie spróchniałe drewno. Może to byśmy gdzieś tam wsypali pod spód. Zobaczymy. Na razie zostawiam tutaj. Tak więc jak widzicie, podłoga już jest wyczyszczona. W domu w ogóle nie pachnie wilgocią. Jest suchutko, czyściutko. No, czyściutko to nie jest, ale jest suchutko. Nie ma w ogóle zapachu wilgoci. Cieszę się, że Karol nas tutaj odwiedził i bardzo serdecznie Karolowi dziękuję za to, że uwierzył w nas, uwierzył w ogóle w ten dom, bo gdyby nie przyjechał tutaj w odwiedziny, to my byśmy tutaj po prostu no nawet byśmy tu nie weszli, po prostu byśmy olali ten dom. Buldożerem byśmy tu wjechali. No naprawdę, w tym roku byśmy tutaj nic nie dotknęli tego nawet. Więc Karol, bardzo ci serdecznie dziękuję i za to, że nas tutaj wsparłeś i nas zmotywowałeś do tego, żeby się zabrać za remont tego domu. Przyszła pomocnica, teraz wyniesiemy... Wyniesiemy tą drugą pomocnicę, bo jedną już tu mam. Wyniesiemy tą deskę. Musisz podnieść? Jeszcze? Dobra, do chwili. Udało się. Ta Kaśka to jest taka silna kobieta, że... Nie zadzierać z Kaśką. Silna babka. Super. I zaczynamy demontaż. Jak to dobrze jest żyć dobrze z sąsiadami. Poszedłem się pożyczyć drabinę od naszego sąsiada, którego akurat nie ma, ale otworzyła mi jego żona. I wyleciała i pyta, mówi mi od razu, jak bardzo dziękuję ci za pyszne figi, które mi przyniosłaś. Były takie dobre. Bo do nich też zaniosłem, bo do wszystkich najbliższych i do tych, których znam, zaniosłem po siatce figi jakiś czas temu. I pani bardzo smakowało, a inny sąsiad w ogóle przyjechał na drugi dzień do nas i przywiózł nam jajka, świeże takie od kury jajka, w podzięce też za te figi. Więc zaczyna się taki handel wymienny. Kasia! Lecimy! Zaczynamy misję!
Dla przypomnienia tego wam pokażę, bo już kiedyś pokazywaliśmy, jednak byliśmy tutaj już na dachu. Pokażę wam, jak to wygląda, więc no, dach jest totalnie zapadnięty. Zgniły drewniane, eukaliptusowe belki, na których opierały się dachówki. Wszystko leży. Spróbujemy, czy ten system poślizgowy zadziała. Leci pierwsza. No i jest tego tam parę tysięcy. Kurde, strasznie długo nam to zejdzie z tym. No ale nic. Strasznie łatwą robotę sobie tu znalazłem. Wreszcie istnieje sprawiedliwość na tym świecie. Wreszcie ja mam robotę lżejszą. O, patrzcie się, taki w ogóle jest trójkąt. Patrz, jaki fajny teraz leci. To zepsuta jest. Taka to jest zepsuta, czy nie? Chyba tak, zepsuta, no jest ubita. Mała przerwa była teraz przed chwileczką, byliśmy na obiedzie i właśnie wróciliśmy. Po drodze zahaczyliśmy jeszcze o wysypisko śmieci w okolicy, taki porzucone wysypisko śmieci i zebraliśmy oponę, którą podłożymy pod tą ślizgawkę, tą zjeżdżalnię, bo niestety mamy tutaj problem. Zjeżdżają całe dachówki i one się po prostu rozbijają na końcu. Kasia nie jest w stanie ich złapać. Podkładaliśmy taką piankę do pływania, którą mieliśmy, ale ona po prostu była momentalnie rozcinana. Potem dołożyliśmy siatkę, ale niestety to się nie spisuje i ktoś gdzieś napisał komentarz, chyba na YouTubie, żebyśmy właśnie zrobili taką ślizgawkę i dali na koniec oponę. Ja nie do końca wiedziałem, o co chodzi z tą oponą, ale teraz już wiem. W obiedzie to jest ciężko się ruszyć. Jeszcze. Jeszcze? No jeszcze bardziej, no. O, dobra. To może ja do środka to włożę i to będzie się na tym papierze... No tutaj gdzieś dookoła to poukładać? To nie będzie się zapadało. Dobra, to ja idę puścić jedną. Super. Nie. Wydawało mi się, że to jest dużo prostsze niż jest w rzeczywistości, ale jak zszedłem na dół, złapałem dwie dachówki. Au! To mnie teraz tak boli ręka, że nie byłem w stanie po prostu czegoś takiego. To jest za ciężkie. Nie ma idealnego rozwiązania tu niestety, natomiast połączyliśmy wszystkie nasze pomysły, czyli piankę, tą szmatę i oponę, tak ułożono. No i działa. Na razie więcej całych zjechało niż rozbitych. Leci. Dobra. Jesteśmy już w połowie drogi. Nadal jeszcze sporo przed nami. Ale ja przyszedłem tutaj pomóż Kasi w poszukiwaniu gołębia. Bo na tym dachu wcześniej były dwa gołębie. Tak jak na tamtym domu u sąsiada. I jednego gołębia już znalazłem. I to już nawet poprzednim razem, jak byłem na dachu. Jest. Mam gołębia. Super! Tylko bez głowy. Gołąb z urwaną głową. Nie wiem, dlaczego oni... Jak myślisz, dlaczego oni gołębie dają na dachach? Moim zdaniem opcje są dwie. Albo mają odstraszać jakieś ptaki, żeby ptaki może nie robiły gniazd, albo nie kupkały, albo na szczęście. Jak myślicie, po co oni gołębie kładą na dachu z ceramiki? Musimy napisać, jak ktoś wie. Dobra, szukamy kolejnego gołębia. Gdzieś to musi być. Tu jest! Nie ma głowy? Nie wiem. Ma! Hehe, cały! Tak? Salutki! No. Jest, jest, udało się. Kasia znalazła gołębia. Całego, z dzióbkiem. I coś w środku. Kasia, tam... coś tam jest. Proszę, to jest twój gołąb, możesz z nim zrobić co chcesz. Thank you.
kończymy na dzisiaj. Jesteśmy wykończeni z Kaśką. Strasznie ciężka to jest robota. Ostatnie trzy. I na dzisiaj fajran. Na razie to wszystko jest tak poukładane tu, jak widzicie, byle jak. Ja sobie to później na spokojnie innego dnia przełożę sam. Zależy mi na tym, żeby to wszystko zrobić, póki Kasia jeździ, bo Kasia za chwileczkę leci do Polski na parę dni i potem jej nie będzie, potem znowu ja lecę, a potem przyjeżdżają robotnicy, więc musieliśmy to po prostu zrobić teraz. Ale tak, jutro skończymy, no jak widzicie, zostało dosłownie parę tam tych, co to są, kafelki, nie? Dachówki. Dachówki. No i to, ale to mogę sobie sam zrzucić, tylko po prostu te dachówki musiała być Kasia, żeby mi pomóc, bo w jednej osobie to by się nie udało. Dziękuję ci, Kasiu, że mi pomogłaś. Dzisiaj już relaks, odpoczynek. Skończyłem przekładać te kafelki, Jezus, jak to się nazywa, dachówki. W przyszłości mam taki plan, nie wiem, czy to już mówiłem, żeby myjką ciśnieniową je umyć, ale to tak za parę miesięcy, jak nie będzie tak ciepło. I to nie jest pilna robota, bo te dachówki będę w przyszłości może używał do tego domku, może na kontener położę, a może na stolarnię. O Jezu, kto to mnie gryzie? Kot teraz poznaje nowe tereny. Nie mogę się z tobą bawić rękami, bo mi zabronili. Kasia mi zabroniła i osoby w komentarzach pisały, żebym się nie bawił rękami z kotem. Bo póki jest mała, to się tak przygryza, a potem może być bolesne. Chwilę odpoczynku i idę na dach. Dachówki mam już ściągnięte, więc teraz trzeba zburzyć konstrukcję. Zrobione. Wszystkie belki zostały zrzucone na dół. Mam jeszcze kilka dachówek, które zostaną zrzucone, jak Kasia mi do mnie dołączy. Nie będę tego teraz zamiatał, bo strasznie też wieje, jest duże słońce, więc ta robota może poczekać i do tej roboty nie potrzebuję pomocnika, więc tu sobie za jakiś czas przyjdę przed wizytą robotników. Niestety podczas zrzucania tej największej belki, która tu była przez środek, doszło do uszkodzenia okna, rozbiłem po prostu szybę, ale i tak w przyszłości będziemy mieć nowe okna, bo te są stare i na pewno będziemy wymieniać okna na nowe. Ogólnie jestem zadowolony z roboty, natomiast martwi mnie tutaj ta szczelina. Tu jest po prostu taka szczelina i tak jakby ta podłoga jest troszeczkę zapadnięta w dół. Idę teraz na dół zobaczyć, jak to wygląda od dołu. To jest w tym ostatnim pomieszczeniu. To jest tu. O, no jest spęknięte. Tak to wygląda. No i nie wiem, czy mam się martwić tym. Tutaj jak Karol był, inżynier budowlany, to mi mówił, że tu jest pęknięte i że dać trzeba siatkę i tak dalej. Ale widzę, że to idzie od góry. No nic. Jak ktoś ma jakiś pomysł i wie, jak to zrobić, to będę wdzięczny za informację, komentarz. Tu też jest pęknięte. Dokładnie w tym samym miejscu, co tam. Aha, to jest ta sama ściana przecież. Tak, to jest ta sama ściana, tylko że z drugiej strony. O, no. I na koniec chciałbym wam pokazać, jak to wygląda na dole tutaj.
500 dachówek mniej więcej nam się udało odzyskać, plus minus. Tu mam kupę gruzu i kupę obrzydliwie zżartego przez kornika drewna. Nie chcę tego w ogóle do mojej drewutni zanosić. Albo to pójdzie na ognisko, jeżeli przyjadamy coś znajomi w zimie i to spalimy, albo po prostu zostanie to spalone tutaj, jako po prostu zwykłe duże ognisko ze śmieci. A gruz, jeszcze nie wiem, co się z gruzem wydarzy. Na razie tutaj zostanie i będzie sobie po prostu leżał i dojrzewał. Kafelki to już mówiłem, one będą w przyszłości czyszczone i ponownie użyte. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście z nami. Standardowo proszę o łapki w górę, jeżeli się wam podobał ten film, a wszystkie te osoby, które nas nie subskrybują, a wiem, że ponad połowa z was, którzy oglądacie te vlogi, to nie są nasi stali subskrybenci. Zachęcam was do tego, aby przycisnąć przycisk subskrybuj. Wtedy nie ominiecie następnych filmów i pomożecie też nam wzrastać jako kanałowi. W przyszłym tygodniu podzielę się z wami projektem, który okrywam od prawie miesiąca. Tworzy się tutaj na działce pewna rzecz równolegle do tych wszystkich akcji, które widzicie, zarówno koparka, jak i tutaj dach i tak dalej, więc od kilku tygodni robię coś, czego nie mogę skończyć i w przyszłym tygodniu już wam pokażę, jak to po prostu się zaczęło i ten proces powstawania. Nie wiem, czy wam pokażę finał, ponieważ jeszcze go nie zrobiłem tego czegoś, ale jest to jedna z najważniejszych budowli, która tutaj powstaje, która ma powstać w tym roku na tej działce. Więc zachęcam serdecznie do tego, aby być w przyszłym tygodniu i oglądać, wtedy się dowiecie, co to takiego jest. Ta tajemnicza budowla, nad którą się już tyle tygodni męczę. Życzę wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Baja. Ślicznie, pięknie, dziękuję.